Chodźcie po wodę. Po wodę. I tak to nie ma. W takim momencie rycerz Krzysztof musiał pozwolić swojemu przeciwnikowi podnieść miecz. Jeśli miecz stracił zdanie, nie mógłbyś kontynuować walki, jeśli nie miał na to pozwolenia. Ale wówczas najczęściej bywało tak, że... to było mocne. Krzysztof pozwalali podnieść swojemu przeciwnikowi miecz i dokończyć walkę. Wielkie brawa dla Krzysztofa!